Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis, dobry przepis na szybkie i łatwe pierniczki, które możecie albo zjeść, albo udekorować nimi choinkę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo słuchajcie, pokażę Wam też, jak poprawnie zrobić lukier dekoracyjny w różnych kolorach. A na końcu filmiku mam dla Was niespodziankę, tak więc zapraszam do oglądania. Na samym początku musimy zacząć od przygotowania ciasta i tak naprawdę taki przepis na te pierniczki jest mega prosty. Słuchajcie, możemy robić bardzo dużo świątecznych ciastek, z ciasta kruchego, z biszkoptowego, ale naprawdę to jest genialny przepis, bo tutaj nie ma co się nie udać. Słuchajcie, do garnka dodajemy masło, dodajemy do tego czekoladę, no i oczywiście miód. I to wszystko musimy sobie roztopić. Tylko pamiętajcie, żeby tego nie gotować na zbyt mocnym ogniu. Czekolada nam się nie może tutaj przywrzeć, więc od razu zmniejszamy ogień. Wszystkie składniki oczywiście znajdziecie na końcu mojego filmiku. I to wszystko musi się tutaj spokojnie roztopić. Zostawiamy to. I w tym momencie przechodzimy do reszty naszej masy. I co my tutaj mamy? Mamy mąkę pszenną. Do tego dodajemy troszeczkę proszku do pieczenia i przyprawę piernikową, całe opakowanie takiej dobrej przyprawy piernikowej, jedno jajko i teraz tylko czekamy, aż ta masa się tutaj rozpuści i to możemy sobie już wymieszać. Pamiętajcie też, żeby mąkę odpowiednio wcześniej sobie przesiać. Jeszcze dodam do tego trochę soli, tak, nie za dużo. Szczypta, tyle nam wystarczy i mieszamy. Mieszamy tak, żeby te wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączyły. I zobaczmy, jak tu nasza masa wygląda. Ona już się tak naprawdę rozpuściła. Widzicie? Tak? Nie podgrzewamy tego więcej, bo to masło już nabrało takiej temperatury i ten miód, że to wszystko za chwilę połączy się w jedną całość. I tak przygotowaną masę dodajemy oczywiście do naszej mąki z jajkiem i to wszystko mieszamy. Moje ciasto jest już gotowe. Jest, popatrzcie, bardzo fajne, jednolite i właśnie takie powinno być. I w tym momencie, kiedy je wyrobiliśmy delikatnie, hop, musimy je zapakować w folię i włożyć do lodówki. I wiecie, po co wkładamy to ciasto do lodówki? Oczywiście tylko po to, żeby przede wszystkim czekolada się ścięła, którą rozpuściliśmy. Miód też się zetnie, masło też się zetnie. Tak więc to wszystko musi się delikatnie ściąć i musimy to po prostu zostawić w chłodnym miejscu na około pół godziny. Tak więc odstawiamy i czekamy. Kiedy nasze ciasto odpoczywa w lodówce, to teraz pokażę Wam, jak zrobić prawdziwy dekoracyjny lukier. Słuchajcie, naprawdę moi znajomi nie wiedzą totalnie, jak się za to zabrać, bo jak się pytałem jednej znajomej, to ona skarmelizowała sobie cukier i myślała, że to jest lukier. Drugi znajomy chce tam wody lać. Słuchajcie, tu nie ma żadnej wody. Już Wam pokazuję, jak zrobić taki fajny, biały, puszysty lukier. Dodajemy, tu mam zwykłe białko, dodajemy do tego dwie szczypty, trzy szczypty soli, tak? I ubijamy sobie to na zwykłą pianę. Białka mamy już ubite i w tym momencie dodajemy jedną łyżeczkę soku z cytryny i dodajemy dość dużo cukru pudru. Nie wszystko naraz, pomalutku. Jeżeli lubimy taki gęsty lukier, dodajmy trochę więcej. Jeżeli lubimy taki mniej gęsty, dodajmy trochę mniej. I mieszamy. I zobaczcie, tak właśnie wygląda genialny biały lukier. I co w tym momencie możemy z nim zrobić? Możemy go sobie zostawić albo możemy go zabarwić. I możemy go zabarwić na kolor, jaki chcemy, sztucznymi barwnikami. Albo też możemy użyć barwniki naturalne, takie jak kurkuma albo papryka. Kurkuma naprawdę zabarwi Wam to na żółto, a ja dzisiaj zabarwię sobie mój lukier na fioletowo. Dodamy troszeczkę barwnika, hop, tyle i zobaczymy, co z tego powstanie. Lecimy.
Mój lukier jest już gotowy. Popatrzcie, jak on wygląda. Widzicie? Tak zmienił kolor dzięki barwnikowi spożywczemu. I w tym momencie zostawmy je, odstawmy je do lodówki, żeby lekko zgęstniały, bo za chwilę będziemy dekorować pierniczki, ale na początek musimy je upiec. Moje ciasto już odpoczęło, wszystko się ścięło i jest gotowe do rozwałkowania. Tak więc popatrzcie, jak wygląda. Hop. Lepiej zawsze wkłada się do lodówki na płasko, zamiast w kulkę robić, bo wtedy oszczędzamy czas. I musimy sobie takie ciasto rozwałkować i najlepiej rozwałkować sobie je pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia, bo wtedy będzie nam po prostu łatwiej, nie musimy podsypywać mąką. Ciasto mamy już gotowe, rozwałkowane, zobaczcie, jak wygląda pięknie. To jest naprawdę dobry patent. Jeżeli pieczecie, to użyjcie sobie takiego patentu właśnie z dwoma papierami do pieczenia. I w tym momencie co? Najlepsza zabawa! Możemy sobie powycinać nasze pierniczki w kształcie dowolnym. Wycinamy sobie pierniczki w kształcie, jakim chcemy i układamy, o, tutaj na papierze do pieczenia. Zostawcie mnie na chwilę, bo to zajmie chwilę, ale to jest naprawdę fajna rzecz. I kiedy nasze pierniczki są już gotowe, to pamiętajcie, że w tym momencie, jeżeli chcecie oczywiście je powiesić na choince, to musicie zrobić dziurkę. Możecie do tego wykorzystać, o, tak jak ja, na przykład plastikową słomkę, wtedy będzie Wam łatwiej. Albo coś wąskiego. Tak. I kiedy nasze pierniczki są już gotowe, to możemy je wrzucić do piekarnika i pieczemy je przez 10 minut w temperaturze 180 stopni. Tak więc zapraszam. O, popatrzcie, jak ładnie się to wszystko dekoruje. A przy okazji takich świątecznych klimatów, to chciałbym Wam podziękować za wszystkie komentarze, które napisaliście. I nawet sobie zaznaczyłem dwa, które najbardziej mnie, jeden mnie najbardziej rozbawił, a drugi mnie trochę zaintrygował. Już Wam mówię. Słuchajcie, dostałem jeden fajny komentarz, który mnie najbardziej rozbawił w tym roku. I to było akurat pod filmikiem z kebabem. I ktoś pisze, dobrze, że nie robiłeś kebaba z wołowiny, bo mnie nie stać na całą krowę. I powiem Wam, że jak czytam takie komentarze, to od razu dzień mi się poprawia. A drugi komentarz napisał Kacper i napisał, mam 10 lat, a już się zainspirowałem gotowaniem. I wiecie co, jak czytam takie komentarze, to wtedy wiem, że moja praca ma sens i naprawdę o wiele lepiej się czuję. Słuchajcie, to już będzie gotowe. Tak ozdobione pierniczki, pamiętajcie, żeby odstawić na jakieś 10-15 minut, bo ta masa musi się ściąć. To jest naprawdę ważne. O, temu jeszcze oko zrobimy. Tutaj i tutaj drugie. I tu działał taki ten. I co? I czekamy, aż nam to wszystko się zetnie. Święta to nie tylko czas miłości, radości, ale także czas prezentów. Dlatego Play przygotował dla Was fantastyczną niespodziankę. Wejdźcie na stronę Play24, zalogujcie się, tam znajdziecie swój unikalny kod i ten kod trzeba wpisać na stronie Święta z Play, na której znajdziecie bardzo dużo niespodzianek świątecznych. Słuchajcie, wszystkie szczegóły tej akcji znajdziecie w linku w opisie, tak więc wchodźcie tam. A ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. No i życzę wesołych świąt.